Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich serdecznie na YouTubie. Witam wszystkich grupowiczów, robaczki i bracia i siostry. Witajcie. Dobra, lecimy z update'em bez pierdolenia. Stwierdziłem, że zrobię dzisiaj taką wstawkę, po prostu patrząc na wcześniejszy update, co się działo, czy miało to jakąś rację. Zapowiadam, jak wiecie, trady przed ich wykonaniem, a nie po i tak dalej. Tylko mówię po prostu wprost, obstawiam. A nie wiem, czy ludzie się boją tego dzisiaj, czy co, że się boją, że przegrają. No, w tradingu się przegrywa, a strata w tradingu nie jest niczym nadzwyczajnym. Czasami się z 5 razy po rząd przegra, ale wtedy wchodzi odpowiednie zarządzanie kapitałem i RR i jesteśmy spokojni. Także dobra, przechodzę po prostu do update'u. Na Bitcoinie zapowiadałem 1 grudnia dokładnie, to jest najnowszy film na YouTubie, spadki do tej strefy niebieskiej, tutaj, którą wyznaczyłem. Dokładnie do tej i wybicie tego szczytu, który tam zaznaczam. Także przejdźmy do wykresu, no i czy coś się sprawdziło? No sprawdziło się. Mamy wybicie szczytu i tak jak mówię, Bitcoin jest długoterminowo do dołu, cały czas, ale to nie znaczy, że na średni termin, na mniejszych strukturach nie handluje go w górę, bo jeśli widzę po prostu na mniejszej strukturze, że rozgrywa się to po prostu korekta, no to będę ją handlować, chcąc nie chcąc, jestem traderem, więc z takiej okazji po prostu nie puszczam obok nosa. Wybicie szczytu, long zabrany, dlaczego zabrany, nie czekam na więcej, ktoś się zapyta, no dlatego, że nie mam już przewagi, żeby go trzymać na więcej. Wybicie szczytu, zlecenia zebrane, wiem, że to jest, nie jest struktura na jakiś super strzał w kosmos, tylko prawdopodobnie chłopaki zbierają zlecenia przed ruchem spadkowym, także na to się nie napalam. Pewnie też kilka osób, dlaczego tu nie ma żadnej strefy 1 do 1 i tak dalej. Ja nie handluję pod to, pamiętajcie, ja handluję pod zlecenia, mnie 1 do 1 nie obchodzi. Dlaczego mnie nie obchodzi? Powiem wam prostą rzecz. 1 do 1 to jest zmierzenie wcześniejszego ruchu, który się odbył. On już się odbył, stał się faktem, tak? Okej, z jakąś skutecznością ten ruch się powtórzy, po prostu, jeśli chodzi o procentowość, tak? Czy tam jak to nazwać, ale dopóki nie wejdą tam zlecenia, to czy tam będzie 1 do 1, czy tam będzie 618, to serio nie zadziała. Serio to nie zadziała po prostu, więc po co mam sobie wrzucać jakieś gówno do głowy, gdzie zlecenia i tak mi powiedzą, gdzie zająć pozycję, tak? A tak będę się skupiał na magii rynku, a nie na jego mechanice, tylko na magii, jaka to jest magia dla mnie, że mierzysz procentowo jakiś ruch, i tam, akurat tam, musisz podjąć decyzję short. Brzmi dla mnie jak abstrakcja, po prostu brzmi dla mnie jak abstrakcja, dlatego ta metodologia tak nie pasuje do mojego postrzegania rynku i dlatego posługuję się całkowicie innym schematem i innym patrzeniem na rynek tego, jak handlują więksi gracze, smart money, instytucje, jak tam ich wolicie nazywać, grubasy, ja tam milion, ile osób, tyle nazw. Także co, na Bitcoinie taki target spełniony, na grupie zapowiadałem to wczoraj, także jak ktoś chce codzienny daily update, to zapraszam na grupę. Moją metodologię również zapraszam na grupę, jeśli ktoś jest zainteresowany. Dobra, i co dalej? Co dalej na Bitcoinie? Na Bitcoinie spodziewam się mimo wszystko dalej korekty. Czekam po prostu na wejście zleceń tutaj. Korekty, to jest korekta, nie? Tylko spodziewam się spadków. Czekam na wejście zleceń, akumulację i spadek. Akumulacja, redystrybucja dokładnie i kolejny spadek. Czemu mam tu wyznaczone poziomy za te, skoro po nim nie gram? Z czystej ciekawości. Zobaczyć, czy będzie jakakolwiek reakcja i przy okazji pokazać wam, czy jakakolwiek reakcja może być, czy nie. Ma to jakąś skuteczność, dajmy na to, nie wiem, z 55% może. Jednak ja pod to nie gram, no czekam na swoją strefę 12,5 tysiąca oraz 9. A to mam wyznaczone jako taką typowo ciekawostkę, tam w którymś filmie o tym opowiadałem. Także jeśli chodzi o Bitcoina, to tyle. Przechodzimy do Ethera. I na Etherze również to, co wyznaczałem, pokazuję. Tutaj wyznaczałem wcześniej, że czekam na wybicie dokładnie tych dołków tutaj i dopiero pod tymi dołkami szukałbym buy na wybicie szczytów. Włączam film tamten i pokazuję, że było to zapowiadane. Dobra, jesteśmy na tym Etherku. No tutaj wszystko rozrysowywuję, jak to widzę. No i tak to dla mnie wygląda po prostu, jeśli chodzi o Ethera. Czekałbym dalej na wybicie tego szczytu, tych szczytów. Już w zasadzie można tego tradzika zamykać, bo RR tak na dobrą sprawę by nam to pozwoliło. Zawsze lepiej zamknąć tuż przed szczytem niż idealnie nad. Nie robi to większej różnicy, a zawsze lepiej już mieć tą pozycję zamkniętą, niż tutaj się wahać, bo często jest tak, że dochodzą nawet, nie wybijają szczytu, dochodzą blisko szczytu, po prostu wystarczy tyle zleceń, żeby zebrać, wybić stop lossy i lecą dalej do dołu. Także tak to dla mnie wygląda, jeśli chodzi o Ethera. Nic tutaj odkrywczego nie powiem, no sprawdzone. Następną tutaj propozycją, jaką tam miałem, to był link również ze strefy. Mówiłem o wybiciu tego dołka i dopiero pod tym dołkiem szukania przyłączenia do buy i też to pokażę tutaj wszystko.
No i co? I tak to wygląda, rozrysowywałem to wszystko. O wszystkim mówiłem, także na co tu mogę mówić. Tak to dla mnie wygląda po prostu i w zasadzie tyle, jeśli o to chodzi. Z tych monet, które tam przeglądaliśmy. Jeszcze tam było BNB, ale no tutaj kiszka, nic się nie dzieje, więc żadnych decyzji tutaj handlowych nie były podejmowane. XRP broni dalej tą strefę, ale też tak broni, jakby chciała, nie mogło. Także jeśli miałbym już szukać czegoś na XRP, to szukałbym powrotu gdzieś tutaj w okolice 40 centów po prostu i tam bym zamknął tego trade'a, jeśli o to chodzi. Dobra, także co, jedna pozycja zamknięta na ten moment i przechodzę do próśb o analizę z grupy. Dobra, co dzisiaj będę rozgrywał, to z rynku Forex, czaję się na EURUSD. Zejście do 1476 i będę oczekiwał jakiejś tutaj korekty, znaczy teraz korekty i następnie wybicia lokalnego szczytu, takie coś, czemu się przyglądam. Zaraz to powstawiam oczywiście na grupę i przeglądam więcej setupów, jakie tu widzę. Z następnych takich monet to co? USDJPY, też cały czas w shortach, od tego miejsca shorty. Później tutaj znowu obrona short do strefy i tutaj już szukamy powoli znaków na to, że wchodzą zlecenia i oczekuję na wymianę zleceń. I już. Koniec shortów na USDJPY i wtedy rynek do góry trendowo dalej powinien jechać. Także tutaj czekam po prostu, szukam po prostu zleceń, wejścia zleceń, obrony ich i będę sobie handlować to już w górę. Także tak to chodzi. Dla mnie już ta historia na JPY z shortami jest zamknięta na ten moment i czekam tutaj na wejście zleceń, buy i ciągnięcie tego po prostu wyżej. Krypto już omawiałem całe. Dow Jones zalicza strefę i dzisiaj na Dow Jonesie spodziewałbym się prawdopodobnie wybicia tego szczytu. Tego bym oczekiwał i w zasadzie tyle, jeśli o to chodzi na Dow Jonesie. No. Ale to będę jeszcze obserwował i stawię to na grupę, bo to intraday. To nie chcę Wam dawać takich trade'ów typowo intraday na YouTubie, ze względu na to, że po prostu macie bardzo duże opóźnienie, więc nie mam jak tego aktualizować, a na grupie mam dodatkowo kanał na Discordzie, plus jeszcze Telegrama, na którym wrzucam głosówki w razie nam szybkiego takiego update'u, co robię i tak dalej, także co obstawiam, także tak to wolę robić, bo jednak na YouTubie bardziej o wiele ciężej to zrobić. Dobra, na ropie jeszcze ropa. Na ropie tutaj miałem zaznaczone wybite do wybicia SL-e. SL-e zostały wybite i dla mnie ropa w tym momencie będzie kontynuowała dalej spadki do 77. Tak to widzę na ten moment. No i tutaj czekam na lekką podbitkę i również będę ładował się do dołu. Tyle. Mój dla Was Pablo, nie przeciągam, bo i tak już długo to trwa, 7,5 minuty, nie wiem kto to będzie słuchał, że tak troszkę popierdoliłem bez sensu. Także co, ostatecznie na Bitcoinie na ten moment czekam i rozgrywam to na mniejszym interwale, nie bawię się tam na razie w żadne wielkie shorty. Wejdą zlecenia, to będę dopiero shortował, na ten moment rozgrywam po strukturach wewnętrznych to w górę. I Ether dla mnie tak samo, na ten moment jeszcze buy, ale powoli wchodzą te zlecenia, więc trzeba poczekać, aż po prostu chłopaki zbiorą zlecenia i spierdolą nam rynek do dołu. A Ethera długoterminowo nawet widzę po 760 dolarów. Tak widzę całe krypto i inne rynki. Także co, pozdro, mój dla Was Pablo i trzymajcie się, miłego dzionka Wam życzę.